że Mareczek leży i kwiczy, kręgosłup chory i po prostu nie może jakoś tak, nie może wytrzymać, nie może. Dlaczego? Dlatego, że to jest taka sytuacja ciężka. Proszę Ciebie, taka jest to sytuacja ciężka, że jak ma się za duży brzuch, no to na pewno coś tam ciąży. Radio Conchita, tak FM Euro Conchita, Barbie Baby Langström Extra. Żyjemy sztuką. Minęła 12.40, Anna Draganek, zapraszam. Mieszkańcy nie dadzą się zastraszyć, mówił burmistrz Nowego Jorku i po raz kolejny podkreślił, że nie ma dowodów na to, by wybuch na Manhattanie uznać za atak terrorystyczny. Mieszkańcy Berlina wybierają dziś nowy parlament regionalny. Przed Sejmem trwała manifestacja przeciwników całkowitego zakazu aborcji w Polsce, którą zorganizował Komitet Ratujmy Kobiety. Więcej o tym w informacjach o 13.00. Zapraszam. Radio. O 13.00, bo to wiecie Państwo, dopiero to jest... Południe. Jak ten ksiądz tutaj Sumiński. W niedzielę po 22.00. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. No, więc... Na audycję zaprasza sponsor. Producent kropli do oczu Hylokomot. www.hylokomot.pl. Także widzisz. Twój problem, moja sprawa. Ksiądz potrzebny, żeby... Samochód wyświęcić. Witam ponownie i dziękuję za maile, które Państwo przysyłacie na mój adres problem@tok.fm. Przypominam także o stronie na Facebooku, która nosi nazwę Twój problem, moja sprawa. A już teraz u mnie telefony komórkowe, coś bez czego współczesna młodzież... No a co ta Joanna na Ciebie już nie zaprasza? Nie, no właśnie wciągają. Dzisiaj wcześniej idę na obiad, bo zawsze wychodzimy... Po czwarty idziemy. Pan dr Maciej Dębski, socjolog z Fundacji Dbam o Mój Zasięg, jednocześnie z Uniwersytetu Gdańskiego, jest moim gościem w studiu w Gdańsku. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. A będziemy rozmawiać o badaniu, które było poświęcone korzystaniu z telefonów komórkowych przez młodzież. Chodzi o tak zwany fonoholizm, czyli uzależnienie od używania smartfonów, tabletów, telefonów, najczęściej z dostępem do, z mobilnym dostępem do internetu. Wiem, że przebadaliście Państwo ponad 22 tysiące młodych ludzi w wieku między 12 a 18 rokiem życia. Spotkanie ważne to było. Przesądów mi przekazano w trakcie, gdy sama karmiłam moje dziecko piersią. Więc... A zdarzają się burzliwe dyskusje, skoro jesteśmy przy takich tematach, które mogą być kontrowersyjne, co do których krążą różne jakieś mity, niedomówienia? Rzadko. Ja osobiście przypominam sobie chyba tylko jedną sytuację, jak na temat szczepień był wykład i wtedy była dyskusja. Bo tak raczej albo ktoś przyjmuje, albo nie. Mamy nie są jakieś bardzo Nie ma żadnych bojowniczych postaw? Nie. Poza szczepieniami, nie, chyba że wy coś pamiętacie. Ja osobiście nic takiego nie pamiętam. Ale naprawdę szczepienia tak mocno podzieliły mamy? Zresztą to nie była kwestia podzielenia, tylko bardziej jakby zaprosiłyśmy osobę, która była przeciwnikiem, a część mam jakby była za i jakby bardziej nie była pomiędzy mamami dyskusja, tylko pomiędzy prowadzącymi. Ale w takim razie jeszcze pytanie właśnie o te osoby, które pojawiają się na tych spotkaniach. Rozumiem, że w jakiejś mierze korzystacie Pani z tak zwanych własnych zasobów, czyli jeżeli któraś z mam jest farmaceutką, nauczycielką, to w tym momencie może swoją wiedzą jakoś się podzielić, ale na przykład te dodatkowe osoby, które się pojawiają, to jest kwestia szukania wśród znajomych, no bo rozumiem, że to wszystko oddaje się w ramach wolontariatu, za darmo. Tak, zdecydowanie. To poszukiwania na początku były bardzo żmudne, nie byłyśmy jakby rozpoznawalne, więc generalnie szukałyśmy w okolicach, wśród instytucji, które nas konkretnie interesują, tematy, które nas interesują. Natomiast teraz już jest tak, że na przykład wspomaga nas urząd, wspomaga nas Fundacja RORO, też nam organizują, ale też ludzie sami jakby, klub mam się powiększa, ma więcej znajomych, więc też mamy wyszukują. No kiedyś jak byłyśmy we dwie było ciężej, natomiast teraz też bardzo nam pomagają mamy. Tak słucham tego i tak sobie myślę, że stajecie się siłą, z którą władze samorządowe muszą się coraz bardziej liczyć po prostu, siłą zorganizowaną, co ważne. Nie myślałam o tym w ten sposób. A myślicie o tym, żeby być może wyjść trochę dalej, to znaczy klub mam istnieje, ale żeby być może te siły, te możliwości zacząć jakoś poważnie wykorzystywać i broń Boże nie mówię o żadnej karierze politycznej, nie o to mi chodzi, ale żeby może tę działalność jeszcze jakoś mocniej rozszerzać. Tak.
Tak, myślimy o stowarzyszeniu się tutaj, zwłaszcza po to, żeby móc brać udział w środkach, różnych dotacjach, które by nam pomogły organizować takie bardziej specjalistyczne zajęcia. Brałyśmy też udział w budżecie partycypacyjnym i w zeszłym roku udało nam się wygrać projekt, tutaj Marzenka go pisała. Bardzo zresztą chwalony i generalnie bardzo dużo osób skorzystało z tego projektu. Ale to w takim razie pochwalmy się, co to był za projekt? No bo rozumiem, że w jakiejś mierze to też jest zasługa istnienia klubu. Na pewno tak, na pewno ten projekt powstawał jakoś pod pracy zespołowej. Jego nazwa to od rekreacji do edukacji, pod taką nazwą ten projekt promowałyśmy, bo on był taki dosyć wewnętrznie zróżnicowany. Po pierwsze były to zajęcia dla dzieci generalnie od tak mniej więcej 2 do 6 lat, co istotne dla dzieci zarówno normatywnych, jak i integracyjnych, dzieci z dysfunkcjami, między innymi z autyzmem, z zespołem Aspergera. W tej stopie to nie były typowo zajęcia terapeutyczne, to były takie zajęcia, dzięki którym dzieci się mogły razem bawić, prawda? Były to zajęcia z elementami integracji sensorycznej, z elementami zajęć ogólnorozwojowych, z elementami takiej metody rozwoju ruchowego warowniki Sherborn. Też były to warsztaty dla rodziców właśnie i wychowawczej, i z dziedziny rozwoju osobistego. Była też impreza plenerowa, która właśnie wczoraj się odbyła z takim dosyć dużym rozmachem, właśnie na takim lokalnym parku magicznym. Dzieciaki miały trampoliny, miały zjeżdżalnie i też właśnie był ten element integracji, bo dzieci integracyjne były. Była dobra frekwencja. Znaczy, był taki dzień ciepły, tak? Tak, pogoda idealna, to fakt. Tak, więc część osób, podejrzewam, wyjechała, natomiast zawsze ktoś był, tak? Dzieci się świetnie bawiły, widziałam, że po prostu taka była zjeżdżalnia właśnie w kształcie tygrysa i tam mocno okupowana, tak, przez dzieci w różnym wieku, także... A myślicie na przykład, żeby z tymi inicjatywami właśnie pójść w taką stronę, żeby no, oprócz tego, że klub działa, że oczywiście każdy może przyjść i mogą dołączać kolejne mamy, żeby być może z tymi inicjatywami no, bardziej wyjść do tych, którzy być może jeszcze nie mieli okazji, żeby się z wami zetknąć. Czyli jakieś imprezy plenerowe, tego typu właśnie akcje. No, dzisiaj na przykład bierzemy udział w imprezie w naszej parafii na Ostródzkiej, to jest taki coroczny festyn i tam będzie nasze stoisko, żeby też jakby pokazać mamom, które może niekoniecznie się zetknęły, że mogą przychodzić. Ale generalnie myślę, że taka szeptany marketing w naszym przypadku ma bardzo duże oddziaływanie. To teraz jeszcze muszę podpytać o takie kwestie praktyczne. Czy na przykład można w pewnych sytuacjach podrzucić wam dziecko? Nie, nie, to jest klub mam. Ja wiem, ale... Nie dla dzieci. Na kwadransik zniknąć na przykład i zrobić sobie na spokojnie zakupy. To znaczy wiem, że mamy jakby tak powoli się zaczynają organizować w ten sposób, żeby jedna się zajmie, zostawi, ale to już bardziej tak prywatnie. Nie jest to w żaden sposób przez nas moderowane i nawet nie mamy na razie takich pokus. Jakkolwiek idea została rzucona, chociaż mamy się troszkę boją, bo jednak ten... Kwestia odpowiedzialności. Tak, fenomen niani, prawda, która się według takiego powszechnego przekonania najlepiej zajmie dzieckiem, która jest profesjonalistką, jest chyba dosyć głęboko zakorzeniona. No, zaraz. Znaczy, kto będzie większym profesjonalistą w byciu mamą niż sama mama? Pewnie z doświadczenia wiem, że no, różnie jest takim nastawieniem, tak emocjonalnym, czasem się ma gorszy dzień, czasem się ma lepszy dzień, natomiast niania już jest taka, jak ktoś mówi, zwarta i gotowa, tak, że zawsze będzie jednak na poziomie, tak, poza tym jak się ma swoje dziecko i do tego jeszcze inne dziecko, to jest troszkę trudniej, natomiast to jest... Jakie głupoty, proszę Państwa, teraz to jak supermarkety zamkną, to będą tylko gadać o różańcach, o tych święta, 4 dni, czwartek, piątek, sobota, niedziela, nic nie będą robić, będą piwo pić, to jest dramat, będzie dramat, bieda jeszcze większa. No chyba, żeby dobry wujek z zachodu, z Ameryki, z Unii Europejskiej dawał żebrakom pieniądze tak za nic. To jest dramat, wiecie Państwo, to jest dramat. Dziękować, modlić się, do kościoła iść na mszę, a nie piwo pić i wrzeszczeć tutaj po parku z Skaryszewskim, po ulicach w stadion 10-lecia Warszawa 3-milionowa. No same skandale. Także proszę Państwa, ja nie wiem, czy to miało tak być specjalnie. Przecież oni się sami kompromitują. To tak samo, jakby człowiek siedział na gałęzi i sobie podcinał tę gałąź. No to przecież głupota.
No to przecież ciemnota, no to przecież ślepota. W roku jubileuszu 1550-lecia Chrztu Polski, trwającym nadal nadzwyczajnym jubileuszu miłosierdzia oraz 50. rocznicę koronacji łaskami sunącej figury... Chrzest Polski to przecież Mieszko I przyjął chrzest poprzez zanurzenie całkowite w wodzie, poprzez dosłowne zanurzenie, trzykrotne zanurzenie, bo takie jest słowo baptizo. Słowo baptizo oznacza, że chrzest poprzez zanurzenie, pozbycie się starego jakby ciała, życia, stylu dla siebie, a tu poświęcasz się Bogu na czynienie Jego woli. Proszę się przyjrzeć, jak święci głoszą Ewangelię, jak tak układają sobie życie, żeby bardziej służyć Bogu niż ludziom, prawda? W sensie takim Bogu, że jeżeli nawet ludziom głoszę Ewangelię o Królestwie, to przecież dzieła Boże są rozgłaszane. Dzieła Boże. A to wszystko i tak jest dla dobra człowieka. Dla dobra człowieka. Przez mękę i śmierć krzyżową, a wyprasza nam je nieustannie Jego i nasza Matka, za cenę mieczy boleści, które przeszyły jej serce. Z krwi Chrystusowej i bólu Jego Matki wyrosło święte, ponad tysiącletnie dziedzictwo wiary naszego narodu oraz 230-letnia historia naszej tarnowskiej diecezji. Wdzięczni Bogu za dar koronacji dokonanej przed 50 laty przez ówczesnego metropolitę krakowskiego, arcybiskupa Karola Wojtyłę, a dziś świętego Jana Pawła II, naszego wielkiego orędownika w niebie, uwielbiamy i wychwalamy Trójcę Przenajświętszą, powtarzając słowa: Ciebie Boże chwalimy. Ciebie Boże chwalimy. Za krew i rany, mękę i śmierć krzyżową Syna Twego, którym lud tarnowskiej diecezji, ewangelizowany ponad 1000 lat temu przez świętego Świerada nad Dunajcem, zawdzięcza niezliczone łaski Boże w ciągu całej swojej historii. Za miecze boleści, które przeszyły serce Bożej Rodzicielki, a przez to otwarły dla serc dzieci tarnowskiej diecezji zdroje łask Bożych we wszystkich jej sanktuariach. Za posługę arcybiskupa Karola Wojtyły sprzed 50 lat jako koronatora Pietri Manowskiej oraz za dwukrotną obecność świętego Jana Pawła II w naszej tarnowskiej diecezji, połączoną z beatyfikacją błogosławionej Karoliny oraz kanonizacją świętej Kingi. Za ogrom łask, jakie spłynęły na naszą diecezję w kończącym się roku miłosierdzia we wszystkich kościołach jubileuszowych, w tym również w tej czcigodnej limanowskiej bazylice. Za dzisiejszą podniosłą uroczystość, która raz jeszcze uświadamia nam, że Matka Boża Bolesna czczona w figurze limanowskiej niesie nieustannie pociechę dzieciom Bożym tarnowskiej diecezji, pocieli łzy przez swoje łzy, koi ich smutek przez swój smutek i oddala od nich miecze boleści, przez miecze boleści, jakie przeszyły jej niepokalane serce.
Jest 13. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Prezydent Andrzej Duda w Nowym Jorku. Celem jego wizyty jest udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. W tym roku Polacy chętniej spędzali wakacje w Polsce niż za granicą. Zdaniem rosyjskiej opozycji i ekspertów władze w Moskwie stawiają na niską frekwencję w wyborach parlamentarnych i lokalnych w Rosji. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda jest za oceanem. Pierwszy dzień wizyty w Stanach Zjednoczonych spędzi w polskim ośrodku religijnym w Doylestown w Pensylwanii, zwanym amerykańską Częstochową. Wraz z małżonką weźmie udział we mszy świętej, spotka się z Polonią i odsłoni pomnik żołnierzy wyklętych. Prezydent Andrzej Duda, podobnie jak minister Mariusz Błaszczak, weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Polacy chętniej spędzali wakacje w Polsce. Dwa razy więcej osób niż rok temu rezerwowało wyjazdy krajowe w biurach podróży. Według badań sondażu Agencji Badania Rynku i Opinii SW Research i TravelPlanet.pl 19% turystów zrezygnowało w tym roku z wyjazdu za granicę z obawy przed zamachem terrorystycznym. Niecałe 70% respondentów spędzających wakacje w kraju wybrało Bałtyk. W porównaniu do wycieczek zagranicznych Polska jest tańsza o około 1000 zł, mówi Jarosław Kałucki z serwisu TravelPlanet.pl. Operatora biur podróży. W Polsce 1300 zł średni koszt pobytu, natomiast na wakacjach zagranicznych z biurem podróży ponad 2400 zł. 74% polskich turystów wyjeżdżających z biurami podróży za granicą wybiera standard all inclusive. All inclusive w Polsce to jest 4%. Ponad 40% klientów biur podróży wyjechało do Grecji. Na drugim miejscu jest Bułgaria z wynikiem 16% popularności, dalej kolejno Hiszpania 14%, Turcja 8%, a do Włoch wyjechało 4%. Badanie przeprowadzono od 12 do 20 lipca na reprezentatywnej grupie ponad 1000 dorosłych osób. Użyto metody online kawi. Dane o rezerwacjach pochodzą z serwisu TravelPlanet.pl. Zdaniem rosyjskiej opozycji i ekspertów władze w Moskwie stawiają na niską frekwencję w wyborach parlamentarnych i lokalnych w Rosji. Rządzący liczą na to, że głosować będą przede wszystkim ich zwolennicy. Siergiej Rybin z kaliningradzkiego oddziału organizacji GOŁOS, która monitoruje kampanię, podkreśla w rozmowie z informacyjną agencją radiową, że chodzi tutaj głównie o emerytów i pracowników sfery budżetowej, przede wszystkim urzędników wojskowych czy robotników z dużych zakładów przemysłowych. Oni pracują w fabrykach, gdzie dyrektor powiedział, że trzeba głosować. To są urzędnicy i ich rodziny, którym powiedziano, że trzeba głosować. To są ludzie, którym powiedziano w telewizji, że trzeba poprzeć prezydenta. Związany z opozycyjną partią postępu Paweł Puczkow z Moskwy dodaje w rozmowie z informacyjną agencją radiową, że władzom nie zależy, aby ci, którzy ich nie popierają, pojawili się w lokalach wyborczych. Dla rządzących wybory to jest rytuał, który ma ich legitymizować. Zadanie polega na tym, aby ten rytuał nie niósł za sobą żadnego politycznego sensu. Z kolei rosyjska opozycja idzie do wyborów rozdrobniona, pozbawiona dostępu do głównych mediów, a także z ograniczonym finansowaniem, ponieważ biznesmeni obawiają się sankcji władz za wspieranie oponentów rządzących. Niektórzy ludzie w podeszłym wieku mają tak samo doskonałą pamięć jak 20-latkowie. Jak twierdzą naukowcy, zdjęcia wykazały niezwykłe właściwości mózgów, tych tak zwanych superseniorów. Zwykle mózg człowieka po 50 zaczyna się kurczyć, a jednocześnie słabnie pamięć. Ale superseniorzy są na to odporni. Na zdjęciach widać, że mają oni wyjątkowo dużo tkanki w niektórych częściach mózgu. W hipokampie, w korze oczodołowo-czołowej i w przedniej części tzw. wyspy. Pewnie dlatego testy pamięci zdają tak samo dobrze jak młodzi dorośli. Nie jest jasne, skąd bierze się ten dobroczynny nadmiar tkanki, piszą w gazecie Neuronauk badacze z amerykańskiego Uniwersytetu Northwestern. Zapewne wpływ na to mają geny, ale być może także dieta i ruch. Uniwersytet ten amerykański. Starzenie mózgu przyspieszają wysoki poziom cholesterolu i palenie papierosów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Prognoza pogody. Wszystko tam, nie tu. Dzisiaj na ogół pogodnie, jedynie miejscami możliwy deszcz, a w Karpatach burze. Temperatura przeważnie od 15 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, północno-wschodni i wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama.
Teraz w MediaMarkt dajemy wycisk wszystkim owocom i warzywom. Na przykład blender Brown ze stopą ze stali nierdzewnej oraz szatkownicą i kruszarką do lodu za jedyne 259 zł. MediaMarkt.pl. Magnetyczne spojrzenie podkreślone długimi i gęstymi rzęsami. Tylko jak to osiągnąć? Próbowałam już chyba wszystkiego. Odkryj Regenerum, regeneracyjne serum do rzęs. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki, a serum ze szczoteczką wzmacnia rzęsy. Regenerum zagęszcza strukturę włosków oraz przyspiesza ich wzrost, a dzięki naturalnym ekstraktom jest łagodne dla oczu. Jeden produkt, podwójne działanie. Super! Dzięki Regenerum moje rzęsy stały się naturalnie dłuższe, grubsze i gęstsze. Już po 2 tygodniach. Regenerum. Pełna regeneracja. Przesuwam się o 3 pola i... Wyciągasz kartę. O! Spotykasz strażnika przyszłości. Ekstra! Dodatkowe moce! Zostań strażnikiem przyszłości twojego dziecka. Już dziś wyposaż się w pakiet strażnika z regularnym oszczędzaniem, ubezpieczeniem na co dzień i premią do 500 zł co roku. Nationale Nederlanden. Sprawdź na nn.pl. Regulamin promocji znajdziesz na nn.pl. Kolejne urodziny? To bez znaczenia. Mam tyle lat, na ile wyglądam. Więc kiedy zauważyłam u siebie pierwsze oznaki starzenia, natychmiast sięgnęłam po Biolik 35+. Antyoksydacyjne serum odbudowujące. Biolik zwalcza wolne rodniki, przez co chroni skórę przed starzeniem, a także zawiera ekstrakt z akmeli, który odbudowuje włókna kolagenowe, redukując zmarszczki. Efekty? Zauważyłam już po pierwszym użyciu. Biolik 35+ sprawia, że wyglądam młodo i tak też się czuję. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. To była reklama. Polskie Radio 24. 7 minut po godzinie 13, Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski. A my już teraz wracamy do nocnego wybuchu, jaki miał miejsce w Nowym Jorku, na Manhattanie, w wyniku eksplozji. Rannych zostało 29 osób. Saperzy, którzy przybyli na miejsce wybuchu, 4 ulice dalej, odnaleźli podejrzany pakunek, który być może był drugim ładunkiem wybuchowym. W tej chwili trwa dokładne sprawdzanie różnego rodzaju wątków, a także tego, czy rzeczywiście ten drugi pakunek miał eksplodować w Nowym Jorku, na Manhattanie, i czy był wymierzony w przypadkowych przechodniów. Pojawiają się różne wątki, różne spekulacje. Przypomnijmy, że w poniedziałek w Nowym Jorku rozpoczyna się sesja Narodów Zjednoczonych. Pierwsi goście, przywódcy światowych państw całego świata, pojawili się w Nowym Jorku już od piątku, wśród nich m.in. prezydent Polski Andrzej Duda. Kancelaria prezydenta podała, że prezydent jest oczywiście bezpieczny, no i w żaden sposób nie można mówić o zagrożeniu terrorystycznym w jego przypadku, no ale oczywiście te wybuchy, właściwie to zagrożenie terrorystyczne, komentowali już m.in. burmistrz Nowego Jorku, a także kandydaci w wyborach prezydenckich. Teraz łączymy się z panem Markiem Wałkuskim, korespondentem Polskiego Radia w Waszyngtonie. Halo, halo, dzień dobry. Witam serdecznie. No i czy pojawiły się jakieś nowe, ciekawe komentarze? No i czy być może mowa jest o jakichś nowych wątkach? No bo do tej pory, mam takie wrażenie, bardzo unika się słowa terroryzm. Tak, i nie wiemy, czy dlatego, żeby nie straszyć mieszkańców Nowego Jorku i nie wywoływać paniki, czy dlatego, że policja, FBI, bo też bierze udział w tym postępowaniu, ma powody, żeby przypuszczać, że nie był to akt terrorystyczny. Natomiast bez wątpienia było to świadome i celowe działanie. O tym mówił podczas konferencji prasowej i szef nowojorskiej policji, i burmistrz Nowego Jorku, Bill de Blasio. Po pierwsze, ładunek wybuchowy, który eksplodował przy 23 ulicy na Manhattanie, był potężny i wykluczono, że był to jakiś przypadkowy wybuch, na przykład gazu. Ładunek wybuchowy był umieszczony w koszu na śmieci, który znaleziono już po wybuchu. Poza tym ten drugi ładunek przy 27 ulicy, czyli 4 przecznice dalej, to był szybkowar, z którego wystawały kable, do którego podłączony był telefon komórkowy, co sugeruje, że było to podobne, czy mogło być podobne urządzenie do tego, jakiego użyto w Bostonie podczas zamachu terrorystycznego w 2013 roku. Policja nie ujawniła, co było zawartością tego szybkowaru.
Natomiast no, trudno sobie wyobrazić, by było to cokolwiek innego niż ładunek wybuchowy, który nie eksplodował, który został zabrany przez policję i jest w tej chwili analizowany. No i oczywiście tu się pojawia pytanie, no bo jeżeli mamy jeden ładunek, który wybuchł, ładunek o dużej mocy, 29 osób rannych, umieszczony w koszu na śmieci, no to ciężko chyba podejrzewać, oczywiście ja wiem, że to są spekulacje, ale ciężko podejrzewać, że był to ładunek, który można by było zakwalifikować jako, nie wiem, porachunki mafijne. No zapewne wtedy ten ładunek byłby podłożony w bardzo precyzyjny sposób. No i dwa, jeżeli cztery ulice dalej znajduje się drugi najprawdopodobniej ładunek wybuchowy skonstruowany podobnie do tego ładunku, który wybuchł w roku 2013 w Bostonie, no to ciężko nie mieć skojarzeń z terroryzmem. I wszyscy je mają, natomiast na razie nikt słowa terroryzm nie wypowiada. Rzeczywiście wiele wskazuje na to, że ktoś próbował wyrządzić krzywdę mieszkańcom Nowego Jorku, wywołać panikę. Natomiast to, co wiemy, to co powiedział publicznie burmistrz Nowego Jorku, Bill de Blasio, to, że nie było żadnych wcześniejszych informacji o zagrożeniu, nie znaleziono na razie żadnych wątków, ale to sugerujących na terroryzm, ale podkreślam, to wypowiadając te słowa, nowojorscy oficjele mówią na razie. O całej sprawie został poinformowany prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Tak jak mówiłeś, wypowiedzieli się na ten temat kandydaci na prezydenta. Także oczywiście wszyscy podejrzewają, że mogła być to próba zamachu terrorystycznego czy zamach terrorystyczny. Na szczęście nie było ofiar śmiertelnych, aż trudno w to uwierzyć, więc on nie został bardzo profesjonalnie, jeżeli to był zamach terrorystyczny, przeprowadzony, dlatego że Nowy Jork jest miastem zaludnionym. To była sobota wieczór, mnóstwo ludzi na ulicach. To, że nie było ofiar śmiertelnych, a z tych 29 tylko jedna doznała cięższych obrażeń, pozostałe lekkich zostali oni właściwie od razu wypuszczeni do domu, no to widać, że nie była to profesjonalna terrorystyczna robota, że tak się nieładnie wyrażę. To, co jest niepokojące, to jest także fakt, że wczoraj doszło również do trzeciego wybuchu, nie w samym Nowym Jorku, ale w New Jersey. Tam miała się odbywać impreza charytatywna na rzecz amerykańskich weteranów. Tam również doszło do wybuchu, imprezę odwołano. Na razie nie ma podejrzeń, czy nie ma związku, nie znaleziono związku pomiędzy tymi incydentami czy zdarzeniami na Manhattanie, a w New Jersey, amerykańscy weterani jako cel, no to też budzi bardzo określone skojarzenia. No tak, natomiast no, dopóki nie wypowie się w tej sprawie ostatecznie policja, FBI czy amerykańskie władze, no to nie możemy mówić na razie jeszcze o akcie terrorystycznym. Władze Nowego Jorku, władze Stanów Zjednoczonych i policja wie więcej. Wiemy, że nie zidentyfikowano na razie, ale na nagraniach wideo w Nowym Jorku. W Nowym Jorku po zamachach terrorystycznych z 11 września zainstalowano mnóstwo kamer. One są i w budynkach, i na zewnątrz, więc policja i władze Nowego Jorku wiedzą dużo więcej w tej chwili niż my wiemy. Także my możemy spekulować, możemy się domyślać czy sugerować, natomiast oni wiedzą znacznie więcej. Pytanie, czy nie mówią, że to był akt terrorystyczny, dlatego że rzeczywiście mają wątpliwości co do tego, czy dlatego, że na to jest jeszcze za wcześnie, że prowadzone jest śledztwo, czy że nie chcą wywoływać paniki wśród mieszkańców miasta w takim momencie, w którym i tak jest napięcie to duże, tych policji, służb bezpieczeństwa na ulicach jest bardzo dużo w związku z szczytem ONZ-u, który tutaj rozpocznie się już jutro. No i oczywiście to jest kolejne pytanie, na ile te wydarzenia, które miały miejsce na Manhattanie, należy łączyć no właśnie z tym rozpoczynającym się jutro szczytem ONZ. Do tego tematu na pewno będziemy... Natomiast wiadomo, że to spowoduje jeszcze większy paraliż miasta, dlatego że sam szczyt ONZ już powoduje, że w Nowym Jorku są korki, że część miasta jest zamykana. W tej chwili zamknięty jest spory obszar Manhattanu, to jest od 19 do 32 ulicy. Między 8 a 5 aleją. To jest duży obszar miasta, który sprawi, że już dzisiaj w Nowym Jorku będą gigantyczne korki. Jeżeli policja nie odblokuje tego rejonu miasta, no to poniedziałek to będzie kompletny paraliż Nowego Jorku. I do tych wydarzeń oczywiście będziemy powracać. Bardzo dziękuję. Marek Wałkowski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 Kobiety Sukcesu, czyli magazyn Maji Kluczyńskiej. Kobiety sukcesu w Polskim Radiu 24.
Dzień dobry, Maja Kluczyńska. I proszę Państwa, umawialiśmy się jak zwykle w każdą niedzielę, chwilę po godzinie 13:00 i umawialiśmy się na spotkanie w audycji z cyklu Kobiety Sukcesu, no i Kobiety Biznesu, ale na spotkanie z wyjątkowymi kobietami. I dzisiaj, proszę Państwa, wszystkie kryteria zostały spełnione. Pani Olga Bończyk w naszym studiu. Witam Cię, Olga, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja tylko tak dla formalności. Aktorka, wokalistka, aktorka teatralna, filmowa. I tutaj na razie pozwolisz, postawię kropkę. Dobrze. I podziękuję za chwilkę, że znalazłaś tę chwilkę dla mnie, dla słuchaczy, dla nas wszystkich na to dzisiejsze spotkanie. I trochę inaczej rozpocznę. Żeby zaprosić Cię dzisiaj do audycji, wybrałam się, ponieważ jesteś osobą szalenie zajętą. To nie jest jakaś nowość. Wyjątkowe miejsce i na wyjątkowe wydarzenie to Festiwal Piosenki Poetycka Dolina 2016. Byłaś jurorką. W znakomitym gronie zresztą. Właśnie, znakomite grono. To może właśnie od tej poezji chciałabym zacząć dzisiejsze spotkanie. Ja uwielbiam takie spotkania z młodzieżą, czy z ludźmi, którzy przyjeżdżają i chcą się troszeczkę zmierzyć ze swoim, czy to dorobkiem, czy to ze swoimi pomysłami na piosenki, które znamy i lubimy. I Dolina Poetycka to już jest właściwie taka trochę już tradycja tego miejsca, Służewieckiego Domu Kultury. Od lat przyjeżdżają naprawdę młodzi ludzie, którzy są zarażeni poezją, dobrym tekstem, dobrą muzyką i próbują swoich sił, próbują się konfrontować z innymi młodymi ludźmi, którzy mają swój pomysł i swoją wersję, czy swoje spojrzenie na dobrą muzykę i na dobry tekst. I to jest niezwykle ciekawe, bo z roku na rok, ja oczywiście nie każdego roku mam przyjemność być w jury, natomiast ilekroć jestem, za każdym razem widzę, jak też przy okazji zmienia się też świat muzyczny dookoła. Bo ja już jestem panią trochę starszej daty i ja troszeczkę mam tak, hołduję trochę tym starszym trendom w muzyce, natomiast młodość idzie i nic z tego nie powstrzyma. I ci młodzi ludzie często przychodzą ze znanymi piosenkami, jakichś zupełnie nowoczesnych, fantastycznie potraktowanych piosenkach i to budzi najpierw we mnie, bo ja tak się sobie przyglądam, budzi we mnie takie kontrowersje, a potem zaczyna mnie to rozmiękczać. Oni naprawdę potrafią mnie tą swoją nowoczesnością i tym nowym spojrzeniem na te piosenki cudownie mnie rozmiękczyć. I w tym roku chłopak, który zdobył pierwsze miejsce, naprawdę myślę, że zrobił wrażenie nie tylko na mnie, ale oczywiście na całym jury. Nie wiem, czy to jest ten, o którym ja też myślę, którego występy też oglądałam, więc jeżeli z wiolonczelą, wiolonczelista, tak. Przyznaję, że kogoś tak, z tak otwartą głową i otwartym spojrzeniu na muzyczny świat i na w ogóle możliwości, które daje głos ludzki w połączeniu właściwie tylko z instrumentem, no zachwycił mnie naprawdę, bo jakżeż tak niekonwencjonalnie, tak. Jak odważnie łamane są wszystkie takie schematy, zdawać by się mogło, prawda? Tak, przyjęte a nie jest pory. To tylko hałasowanie, ale nie jest tylko jakaś takie złamanie dla inaczej. Złamania jakiejś reguły muzycznej, czy też interpretacyjnej, językowej, tak. No po prostu ludzkiej, że gdzieś skądś inąd wydobywa się oddech, bo to są wszelkie zasady. Ja byłam urzeczona i sobie myślę, fantastycznie, że ja tutaj przyjechałam i dzięki temu, że chcę z Tobą porozmawiać, rozmawiać i spotkać się właśnie w Polskim Radiu 24 podczas audycji, mam szansę obejrzeć tę nowość, taką też nowoczesność, o której mówisz. Taką świeżość. Ci młodzi ludzie wnoszą coś zupełnie nowego, świeżego, na co mnie po prostu jakby już wyobraźnia też nie pozwala. Ja mam wrażenie, że tak się odkleiłam już od tego młodego środowiska,
siłą rzeczy, no bo współpracuję po prostu z dojrzałymi artystami niemal na co dzień. W związku z tym nie mam takiego wejścia i przejścia do tamtego świata młodości, więc szczerze mówiąc, to zetknięcie z tymi młodymi ludźmi jest naprawdę dla mnie zawsze niezwykłym doświadczeniem. To jest też inspirujące, prawda? Bardzo. Ja jestem każdej dziedzinie to myślę, tak, więc tak? Polecamy Państwu bardzo serdecznie spotkania w Dolinie Poetyckiej, nie tylko w Służewieckim Domu Kultury, ale w ogóle spotkania z poezją w każdej formie i w każdym miejscu w Polsce, gdzie młodzi twórcy chcą się pochwalić swoimi interpretacjami, no i sobą też, tak, no, i że pracują nad tym. Takie dla mnie strasznie wartościowe, bo to tylko pokazuje, że, nie, że jakby obok tego takiego, powiedzmy sobie, muzycznej tandety, która no niestety... Tego oficjalnego nurtu, mainstreamowego nurtu, który jest rzeczywiście taki dominujący w tej chwili. Gdzieś obok płynie naprawdę rzeka młodych, cudownych, utalentowanych ludzi, którzy... I pasjonatów, którzy naprawdę patrzą na muzykę jako na sztukę, w której bardzo, że można mówić różnymi językami, ja nie mówię tutaj o językach sensu stricte, tylko języku muzycznym, że to wszystko się cudownie przenika i można wyciągać kolejne niteczki i z tego pleść naprawdę cudowne, fantastyczne, artystyczne dzieła. I to jest chyba taką piękną rzeczą. I to też słychać w tych wykonaniach, że ten talent i ta pasja są poparte pracą. Ogromną. To się czuje. Ogromną, to się słyszy, tak. W ogóle nie ma opcji, że to jakoś tak po prostu pstryknę tutaj. Że tam ktoś przyjdzie, czy mu się uda, czy że nie się uda. To udaje. To są przygotowani ludzie, w pełni świadomi. Oni wiedzą, dlaczego tam przyszli. Oni wiedzą, po co przyszli. I dla nich, myślę, to też jest bardzo ciekawe, zderzać się między sobą i obserwować siebie, jak się rozwijają. To wymiana. Tak. Że mówi się wymiana doświadczeń. Tak jest. A pod tym kryje się właściwie wszystko, co kto sobie upodoba. Tak jest. No i tak wkroczyłyśmy w świat poezji, świat muzyki. I teraz zapytam panią Olgę Bończyk, czy często zadają pani Olgo pytanie, nie tylko dziennikarze, ale zapewne fani, osoby, z którymi się spotykasz. Czy pani jest bardziej aktorką, czy bardziej piosenkarką? To jest taki zawsze. To jest chyba pytanie, które zawsze jest zadawane. To jest pytanie, którego nie znam dziennikarza, który mi tego pytania nie zadał. Więc ja oczywiście będę nieustająco i już nudnie odpowiadać, że oba te elementy w moim życiu są ważne i najważniejsze. Nie wyobrażam sobie, żeby mój świat istniał bez muzyki i nie wyobrażam sobie, żeby mój świat istniał bez muzyki i filmu. W związku z tym są to naczynia, mam nadzieję, sprzężone ze sobą. Mogą się przenikać, nie muszą, bo ja nie muszę grać w teatrze wyłącznie ról śpiewanych. Czy w musicalach mogę zagrać spokojnie role dramatyczne i tak też się dzieje szczęśliwie. No bo ale w twoim przypadku to są role w teatrach nie tylko muzyczne. Oczywiście, prawda? Że tak. Oczywiście, że tak. Ja nie tylko w Warszawie, bo we Wrocławiu oczywiście. Również, ale i nie we Wrocławiu, i tylko w Warszawie. Ale nie wszystkie moje role są śpiewane, ale są też role śpiewane i są też koncerty, które mam przyjemność wykonywać naprawdę ze znakomitymi jazzowymi muzykami. Mam po prostu swój zespół, z którym koncertuję od lat i dumna jestem, że mogę z tak cudnymi i wrażliwymi i utalentowanymi. No tak, ale jak się jest absolwentką pierwszego i drugiego stopnia w klasie fortepianu, ale także absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu, no to Wydziału Wokalno-Aktorskiego, no to przecież nie można zajmować się czymś, co poniżej pewnego poziomu jest. Tak mi się wydaje i staram się nieustająco każdego dnia tego dowodzić, że jakby to moje wykształcenie uprawnia mnie do wykonywania i pracy na tych wszystkich polach, ale no, dyplom dyplomem, uprawnienia uprawnieniami, ale tak naprawdę to widz jest tym jednym i ostatecznym miernikiem tego. Albo słuchacz. Tak, słuchacz jest miernikiem tego, czy to, co robimy, ma sens. I dopóki ludzie przychodzą na moje koncerty i wychodzą z nich, no mogę to dzisiaj powiedzieć z dumą, zachwyceni, wzruszeni i przepełnieni jakimś takim pozytywnym myśleniem, przychodzą do teatru i też wychodzą wzruszeni, oglądają mnie na ekranie i też nieustająco dostaję
mnóstwo ciepłych słów za swoje kreacje, więc myślę, że chyba to, co robię, ma sens. Bez chyba. To, co robię, ma sens. Bo... W branży tak zwanej muzycznej, muzyczno-wokalnej, aktorskiej, w ogóle w showbiz albo entertainment, jak kto woli, panuje taki przesąd, osąd, a właściwie nawet powiedziałabym, że jest to już takie powiedzenie, że aktor jest tak dobry, jak jego ostatni film albo spektakl teatralny, a muzyk, jak jego ostatnia płyta lub też trasa koncertowa. Ja myślę, że część w tym jest prawdy, bo nie zawsze miernikiem wartości jest ilość spektakli teatralnych. Ja mówię o ilości, a nie o jakości, prawda? Tak jest. Ale publiczność kocha, ma swoich ulubieńców i zawsze ich dowartościowuje. Oczywiście, że tak. Przechodzą. Tak. Głosują nogami, tak? Tak. I ja na potwierdzenie tego, o czym mówisz, jeszcze dodam tylko taką rzecz, że aktor w teatrze, oprócz tego, że oczywiście finalnie to on staje na scenie i to on jakby zawłaszcza sens istnienia swojej roli, natomiast żeby zbudować tę rolę na etapie tworzenia, on współpracuje z reżyserem, tak? To musi zaufać reżyserowi, który ma jakąś koncepcję, wizję danego spektaklu i my na swój sposób jesteśmy lepieni przez reżysera, bo to jest jego koncepcja, to jest jego wizja i my musimy jako aktorzy zrealizować tę wizję. Oczywiście jakaś przestrzeń dla ciebie jest oczywiście zostanie, zawsze tak? Jest tak, że każdy z nas wkłada, każdy aktor wkłada w tę rolę i ją buduje jakby indywidualnie, natomiast na bazie wyobrażenia reżysera. Często jest tak, że w trakcie pracy nad rolą okazuje się, że moje wyobrażenie nad rolą zupełnie jest inne niż to, które wymyślił sobie reżyser. I zdarzało mi się, że po drodze nasze drogi się po prostu rozchodziły, bo ja czułam, że jestem wpuszczana kolokwialnie w maliny, że ten rodzaj, inna wizja. Że tak, że ta wizja, którą ma reżyser, się nie sprawdzi i publiczność może to ocenić tak jak mnie się wydaje. I czasami byłam świadkiem tego, że taki spektakl na przykład, czy odczuwałam to na własnej skórze, że taki spektakl bardzo szybko schodził, bo ta wizja reżysera się po prostu nie sprawdziła. I teraz wracając do tego, czy rzeczywiście ostatnia rola jest tym, czym jest, na przykład moja rola jest tym, czym ja jestem. No nie do końca, bo to nie jest do końca tylko moja wizja, to nie jest tylko moja rola, to nie jest tylko mój spektakl, to jest spektakl tak naprawdę reżysera. Ale oczywiście, tak jak powiedziałam, finalnie to aktor wychodzi i to on jakby świadczy swoją twarzą i swoją rolą za wyobrażenia reżysera. Więc ja bym bardzo chciała, i to zawsze podkreślam bardzo, bardzo silnie i staram się trochę wybronić często aktorów, na których wiesza się naprawdę często dużo złych słów za na przykład zły spektakl, że to aktor jest winny, aktor źle zagrał, aktor zrobił to, aktor zrobił tamto. My realizujemy wizję reżysera i często aktor, to wszystko też zależy od tego, czy aktor ma, bo każdy z nas jest inny, czy ma ten taki instynkt samozachowawczy, czy tak się ślepo poddaje w ręce reżysera, że zagra wszystko, co reżyser każe, do ostatniej chwili wierząc, że to ma sens, czy rzeczywiście po drodze ma ten instynkt i próbuje mimo wszystko się jakby odnaleźć w tej rzeczywistości i próbować robić korekty na bieżąco, tak żeby ratować te role. Nie zawsze się udaje. Po prostu spektakl na przykład nie jest dobry i schodzi po 3, 4, 5 spektaklach i no i wtedy jest klapa. No ale wtedy się mówi o klapie nie reżysera. Mówi się o złej roli aktora. Po prostu. I często ja tak o tym dość mówię tak dobitnie, dlatego że my często po prostu nie ponosimy za to winy. Naprawdę. To nie jest często nasza wina. Bo to nie jest tak. My jesteśmy dopełnieniem wizji aktora, reżysera. My jesteśmy dopełnieniem wizji reżysera. Aktor jest w pewnym sensie projekcją, powinien umieć urzeczywistnić projekcję reżysera. I jeśli ta projekcja jest dobra i fajna i twórcza, to ma sens. I wtedy spektakl jest sukcesem i jest grany przez wiele lat. A jeśli nie, no to najczęściej to my dostajemy po głowie.
I to jest niestety złe troszeczkę, życzmy, ale... Życzmy zawsze sukcesów, bo też i o jakichś sukcesach w różnych dziedzinach jest to dzisiejsze spotkanie. I za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Ja przypomnę, w audycji z cyklu Kobiety Sukcesu jest Olga Bończyk, aktorka teatralna, filmowa, wokalistka. No ale teraz też będziemy za chwilę rozmawiały o dubbingu i o innych pasjach aktorki, ale przede wszystkim Olgi Bończyk. Autopromocja. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Jest 13.30, Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Jak poinformował dyrektor prezydenckiego biura prasowego, do wybuchu w Nowym Jorku doszło około 20 przecznic od hotelu, w którym mieszka Andrzej Duda i polska delegacja. Wszystko pod kontrolą, napisał Marek Magierowski na Twitterze. W nocy czasu obowiązującego w Polsce, w dzielnicy Chelsea na Manhattanie, doszło do silnej eksplozji, w wyniku której rannych zostało 29 osób. To teraz ciekawiej się zapowiada. Jak poinformowały miejscowe władze, na razie służby nie łączą wybuchu z terroryzmem. Nie ma szans na zmianę partii rządzącej w Rosji. To przeprowadzane właśnie wybory do Dumy Państwowej, komentuje Łukasz Jasina. Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych powiedział w Polskim Radiu 24, że partie koncesjonowanej opozycji raczej nie zdobędą więcej głosów niż przewidują sondaże. Zaznaczył jednocześnie, że do sondaży w Rosji należy podchodzić bardzo ostrożnie. Do sondaża właściwie nie ma się coś wkupiać. Nie ma szansy na to, aby w demokratycznych wyborach w Rosji nastąpiła zmiana partii rządzącej. Te zmiany to mogą być właśnie takie zmiany pojedyncze, indywidualne. Ludzie, którzy dzięki rosyjskiej ordynacji i dzięki pewnemu niedopatrzeniu władzy, która dzięki swoim słabościom może pewne sprawy przepuścić, do Dumy się dostaną i będą wykorzystywali ją jako jakąś formę trybuny do swoich wystąpień, a po drugie posiadany immunitet jako zabezpieczenie przed prześladowaniami ze strony władzy. Rosjanie wybierają deputowanych Dumy Państwowej i władze lokalne w 38 regionach. Zbombardowanie przez Amerykanów i ich sojuszników oddziałów syryjskich skomplikowało wysiłki na rzecz trwałego zawieszenia broni w tym kraju. W wyniku wieczornego ataku zginęło według komunikatu strony rosyjskiej 62 żołnierzy syryjskich sił rządowych, a kolejnych 100 zostało rannych. Informacje o ataku przekazało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Moskwa zażądała od Waszyngtonu pełnych i szczegółowych wyjaśnień. Amerykańska ambasador przy ONZ Samantha Power podczas spotkania z dziennikarzami w kuluarach obrad Rady Bezpieczeństwa poinformowała, że incydent jest wnikliwie badany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kobiety sukcesu. W Polskim Radiu 24. Polskie Radio.